Piątka radnych Prawa i Sprawiedliwości, która w ramach politycznego protestu na inauguracyjnym posiedzeniu sejmiku nie poparła własnego kandydata na przewodniczącego wojewódzkiego samorządu, chyba nie przewidziała, że podniesiony przez nich kij ma dwa końce. I w efekcie teraz zwycięzcy wyborów na Podlasiu zbierają baty, a opozycja ćwiczy ich jak może. Już pierwszy wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący porządku obrad został poddany w wątpliwość. W proponowanym porządku obrad przeczytam jeszcze, żeby wszyscy słyszeli. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów i odwołania przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, wiceprzewodniczących Sejmiku oraz Zarządu Województwa Podlaskiego. Punkt trzeci, wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Punkt czwarty, odwołanie przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Punkt piąty, wybór przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Punkt szósty, wybór Zarządu Województwa Podlaskiego. Punkt siódmy, wybór wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. Punkt ósmy, zamknięcie obrad. Ponieważ nie do końca zrozumiałem treść wniosku. Komisja skrutacyjna do odwołania wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego, tak? No właśnie tak czy nie? No bo tak przeczytał przed chwilą pan przewodniczący i pan marszałek. Do przeprowadzenia wyborów w sprawie. Do to przeprowadzenia może wyborów pan... i odwołania. No właśnie, a przecież zgodnie z prawem nie odwołuje się wiceprzewodniczących, skoro nie zostali powołani. A w tej chwili nie ma wiceprzewodniczących sejmiku. Nie ma osób, które są na takich stanowiskach. Ale jest przewodniczący. No zgadza się, tylko czy ta komisja powinna obejmować procedurę odwołania wiceprzewodniczących, skoro ich jeszcze nie powołaliśmy? Nie, to jest ogólne stwierdzenie po dwukropku. No nie wiem, no to może... Bo panie tak, mecenasie, tak... proszę o stanowisko, czy może być wybrana teraz jedna komisja do przeprowadzania tych wszystkich wyborów. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, otóż statut województwa podlaskiego, który reguluje te kwestie, nie wskazuje, czy komisja skrutacyjna może być powołana do jednego głosowania, czy do więcej niż jednego głosowania. Istotne jest, by do tego celu, do głosowania była powołana komisja skrutacyjna. Wyjaśnienie okazało się na tyle enigmatyczne dla opozycji, że radny Cieślukowski nadal drążył temat. Jeszcze raz, panie przewodniczący, pytanie jest, czy tam powinien znaleźć się zapis, że komisja ma zajmować się odwołaniem wiceprzewodniczących, bo to nie leży w... jakby... Nie Panie jest radny, możliwe w tej chwili. Nie jest... Czy nie można tego zmienić, żeby ta treść była zgodna z tym, pytanie, co możemy dzisiaj zrobić? To jest pytanie do wnioskodawcy po prostu. No ja nie czuję się władny odpowiadać na to pytanie. To proponuję treść wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań, o których mowa w dzisiejszej sesji. Pasuje? Intencją wnioskodawcy jest przeprowadzenie, powołanie jednej komisji skrutacyjnej do tych wszystkich głosowań. Szanowni państwo, ja myślę, że wyczerpaliśmy już dyskusję. Ale panie przewodniczący, jeżeli można, proszę nam dostarczyć na piśmie ten porządek, bo on jest niejasny. Panie przewodniczący, ja proszę może o chwilę przerwy, żeby przygotować ten dokument, żeby można było faktycznie ten proponowany porządek przeanalizować. Bo jest dyskusja, ona chyba są wątpliwości, które nie zostały wcale wyczerpane. Czy wniosek formalny o odrzucenie tego wniosku? Możemy to przegłosować. Moim zdaniem porządek obrad jest oczywisty. Jeszcze raz mówię, jaka jest intencja wnioskodawcy. Powołanie jednej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tych wszystkich głosowań. Ten werbalny mecz przerwał Karol Pilecki, ogłaszając pierwszą przerwę. Gdy kwestia interpunkcji została wyjaśniona, pojawił się inny problem. Przeprowadziliśmy jakąś dyskusję, wszyscy mają porządek obrad. Można. Wniosek o zabranie głosu radny Jarosław Dworzański. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, czy... Z tego dokumentu, który nam przedstawiono, który dostarczył nam przewodniczący klubu radnych marszałek elekt, wynika, że chcecie państwo na dzisiejszej sesji odwołać przewodniczącego sejmiku, którego tydzień temu sami powołaliście. Więc chciałbym zapytać państwa, jak sobie państwo wyobrażacie sytuację. Przecież przewodniczący sejmiku pan Karol Pilecki został wybrany
również waszymi głosami. Nie podlega to żadnej wątpliwości, bo 5 radnych waszego klubu wyraziło zdanie odmienne od rekomendacji waszego klubu. I ponieważ, panie przewodniczący, ten porządek obrad, który został nam dostarczony i wybór przewodniczącego przed odwołaniem wiceprzewodniczącego wskazuje wyraźnie na intencję pozbawienia pana funkcji i odebranie panu przewodnictwa tym obradom. Ja, proszę państwa, w tym uczestniczyć nie będę. To jest zabawa i kpina z tej Izby i róbcie to państwo sami. W tym momencie zarówno radny Dworzański, jak i pozostali radni Koalicji Obywatelskiej i PSL-u demonstracyjnie opuścili salę obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na sali pozostał jednak wyraźnie uradowany Karol Pilecki. Zobaczymy, czy przyjmiemy porządek obrad. Do głosowania nad nim jednak doszło, ale nie bez przeszkód. Tym razem zawodził elektroniczny system imiennego głosowania. Kolejno wyczytywani radni na głos wyrażali swoje stanowiska. W efekcie... Czyli wszyscy wnioskodawcy zagłosowali za. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy zmianę porządku obrad. Ale szanowni państwo, dla dobra tej Izby muszę iść porozmawiać z radnymi, którzy opuścili salę i na początek ogłaszam 30-minutową przerwę. Po niej dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. 16 głosów za, komisja skrutacyjna została przegłosowana. Szanowni państwo, nie ma na sali obrad pozostałej części radnych. Chciałbym doprowadzić do rozwiązania tego impasu i jestem zmuszony ogłosić przerwę, zwołać zebranie przedstawicieli wszystkich klubów radnych w biurze przewodniczącego poniedziałek o godzinie 16, tak aby ustalić... Wniosek formalny, panie przewodniczący, głosujmy. Głosujmy bardzo. Wybór wiceprzewodniczącego. Bardzo proszę. Panie radny, statut daje mi możliwość ogłoszenia takiej przerwy. No i to też nie jest wygodne dla mnie, proszę mi uwierzyć, ale jestem zmuszony do ogłoszenia tej przerwy. No po prostu na sali obrad jest tylko 16 radnych, a mamy... Panie przewodniczący, ale to jest forum. Panie przewodniczący, 16 radnych to jest forum. Ogłaszam przerwę. Tak. Dziękuję. W późnych godzinach wieczornych wydano komunikat, że zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Sejmiku spotkanie przedstawicieli klubów zwołano na 3 grudnia. Termin wznowienia obrad trzeciej sesji jest i jeszcze przez kilka dni będzie nieznany.